Mentor Jakub Jamruk, który też po dwóch sezonach spędzonych w Ekstralidze zdecydował się na ofertę z Wybrzeża, no ale przecież pamiętamy wychowanek Tarnowa, zresztą z Ernestem Kozą doskonale się znają. Jakub Jamruk jako junior w 2012 roku także i medale Mistrzostw Polski zdobywał. No ale dobrze, teraz czas na wyścig pierwszy, nie jest Christian Iversen, Christian Pieszczek, Ernest Koza i Jakub Jamruk, no to jedziemy, rozpoczynamy żużel także i w Tarnowie. No i Jakub Jamruk z czwartego pola dobrze i Christian Pieszczek też zamknął już nie za Christiana Iversena, ale Iversen przy krawężniku, no właśnie, troszeczkę szerzej pojechał Christian Pieszczek z wyjścia i tam przy krawężniku przeszedł Duńczyk, weteran przecież, także i brązowy medalista Mistrzostw Świata swego czasu i na razie sytuacja na 3-3, Ernest Koza na razie był trzeci, ale już teraz jest blisko Kuby Jamroga, ajajajajajajajaj. No właśnie, tego się obawialiśmy trochę, bo nie chcielibyśmy oglądać więcej upadków. No widzimy, że Kuba siedzi, wstaje, wszystko jest z nim w porządku. Natomiast już mocno rozpoczęli to spotkanie. No wchodził Ernest Iversen, a tutaj jest sama powtórka, jeśli chodzi o upadek, o tą sytuację stykową Ernesta Kozy z Kubą Jamrogiem. No sytuacja wydaje się zero-jedynkowa. Mocne takie wejście agresywne w krawężnik, tendencja wysuwająca się zawodnika i tu Ernest Koza właśnie zahacza, ciężko powiedzieć zahacza, wręcz w pół motocykla uderza Kubę Jamroga. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie innej decyzji jak po prostu wykluczenie Ernesta. Poczekajmy jeszcze oczywiście na decyzję dzisiejszego sędziego Grzegorza Sokołowskiego, jak zadecyduje. Tak, no pan sędzia oczywiście ogląda, analizuje tutaj powtórki, natomiast Ernest Koza, jeżeli zobaczymy...